Witam serdecznie na konferencji zorganizowanej przez Klub Sportowy Stal Gorzów. Witam panie, Alina Czyżewska, przedstawicielka Ruchu dla Miasta. Pani Anna Walorek, współorganizator tej akcji. Pan prezes Ireneusz Maciek Zmora. Moje nazwisko Przemysław Pieczyński. Chcieliśmy podzielić się dobrą nowiną, ponieważ akcja nabiera tempa. Mamy kolejne etapy ustalone i chciałbym, żeby głos zabrał pan prezes i powiedział, jak to się stało, że mamy torby Stali Gorzów. Witam serdecznie. I na wstępie chciałbym powiedzieć, że z pewną zazdrością i jednocześnie uznaniem przyglądałem się początkom tej akcji w naszym mieście. Później pojawił się pomysł też tutaj przy dużej inicjatywie pana Przemka, aby Stal się do tego włączyła. My to wyzwanie podjęliśmy. Przekazaliśmy, myślę, że historyczny, a na pewno wyjątkowy baner, który jechał na piętrowym czerwonym autobusie razem z naszą mistrzowską drużyną po ulicach naszego miasta, wtedy kiedy Gorzów witał drużynowych mistrzów Polski. Ten baner trafił na rzecz fundacji, która zamieniła go w 10 takich oto toreb, które będą sprzedawane. Nie będę odbierał chleba, więc za dużo nie powiem. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że jedną z takich toreb zakupuję osobiście. Pierwotnie myślałem o tym, aby taką torbę kupić za 200 zł. Ale kiedy przed chwilą w rozmowie dowiedziałem się od pana Przemka, że wjazd jednego dziecka jest to rząd wielkości 300 zł, więc postanowiłem też tą kwotę moją zwiększyć do 300 zł. Jeżeli państwo pozwolą, to ja ją później spokojnie podpiszę i oddam do tego, by ją po raz kolejny fundacja mogła sprzedać, być może jeszcze raz dzięki temu uzyskać dodatkowe środki. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy drugi etap naszej akcji Bądź Świadomy, Bądź Trendy, Bądź Ekologiczny. Pierwszy etap zamknęliśmy fundowaniem paczek świątecznych dla dzieci, które zostały wręczone podczas uroczystej wigilii przygotowanej przez Dzieci z Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego, w której uczestniczyliśmy. Bardzo mistyczne doświadczenie. Polecamy. Natomiast dzisiaj ruszamy z drugim etapem. Zbieramy na dzieci również z Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego. Chcemy im ufundować wakacje nad morzem. Kalkulacja jest prosta. Jedno dziecko 300 zł. Suma to będzie około 10 tysięcy, którą chcemy uzbierać. I dziękujemy pięknie za ten gest. Proszę państwa, przed nami jeszcze będzie trzeci etap. Mamy nadzieję, że jeżeli już uda nam się zbierać na wyjazd dzieci nad morze, to będziemy budować boiska do siatkówki plażowej w tym pogotowiu. Mamy 10 limitowanej toreb z limitowanej serii z autografami żużlowców mistrzów Polski. Od poniedziałku, 19 stycznia, na Allegro przez fundację ADM, która też jest partnerem tej akcji, będziemy licytować. Mamy nadzieję, że uzbieramy część tej planowanej kwoty. Marzeniem byłoby uzbierać całą, być może. Natomiast też wiemy, że ta akcja ma trochę szerszy wymiar. Chciałbym, żeby pani Alina Czyżewska powiedziała kilka słów na ten temat. Jak to się wpisuje w miasto? Alina Czyżewska, Inicjatywa Obywatelska Ludzie dla Miasta. Jesteśmy poniekąd partnerami całej tej akcji, ponieważ jako pierwsze trafiły banery wyborcze z kampanii Jacka Wójcickiego. Z nich zostały uszyte torby. Teraz Stal, mamy nadzieję, że będą się coraz to nowe gorzowskie podmioty włączały w tą akcję, ponieważ nie chodzi tylko o torby, czy o też bardzo chodzi o szczytny cel, ale obok tego jest jeszcze drugi cel. To, żeby poruszyć gorzowian do wspólnego działania, do brania odpowiedzialności za to, za problemy, które mamy w mieście
i można je rozwiązywać też bardzo fajnymi, kreatywnymi działaniami, takie jak wymyślili Ania z Przemkiem. To mogą być torby, to może być cokolwiek innego, każda aktywność, która wspomaga pomysły gorzowian, która w jakiś sposób generuje nasze takie tworzenie takiego naszego lokalnego kapitału. Jest bardzo ważne też dla samopoczucia gorzowian i dla tworzenia po prostu fajnego miasta, na czym nam, ludziom dla miasta, bardzo zależy. Dlatego bardzo tego typu akcje wspieramy, ściskamy i kochamy. I torby też będzie można kupić podczas akcji Zakochaj się w mieście, którą robimy 14 lutego z okazji Walentynek na naszej ulubionej ulicy Chrobrego. Kupiono fajneszycie.pl, czyli pani Anita z ulicy Ogińskiego. Ona sama ufundowała, czyli ani złotówki nie weźmie za uszycie, czyli praktycznie wszystkie pieniądze zostaną przekazane na ten szczytny cel. Są różne wielkości, tutaj mamy 5, jeszcze jest 5. Tutaj już nawet taka aktówka na laptopa. Odpinane. Są naprawdę ciekawe, porządnie wykonane. Wszystkie detale. Tak, wszystkie mają autografy. Ta jest duża na plażę, na większe zakupy. Żeby nie było lipy. 300 zł. Bardzo proszę. Tylko jedną rzecz. Podpisuję się i oddaję z powrotem. Bardzo proszę. Na licytację. Czyli torba zyska kolejnego właściciela, czyli to, o czym mówiłam, i będzie to do dostawania na Allegro przez Fundację Allegro.